Denis Mocno. Tylko хороша muzyka. Welcome to the dark side. Black Rose. Odkładam na potem, o czym marzę i się skupiam, aby przetrwać każdy dzień i jak Jezus znów nie upaść. Co ty o tym wiesz? Twoja wiedza równa zero. Jak chcesz polać mi to lej, ja opowiem ci co ze mną. Ja opowiem ci o sobie, ale spróbuj nie uciekać. Kiedy zobaczysz mnie serio i mą duszę prosto z piekła, jestem tego pewien, że to ci zostanie długo i odciśnie swoje piętno, ale chciałeś tak to trudno. Opowiem historię, jak nie miałem za co żyć i jak rozwalałem hajs i jak sen mój szybko prysł. Każda chwila ważna, bo nikt nie wie co jest po niej. Możesz w milionach się tapać, możesz zdrowie zostać zgonem. Moje ciało po wypadku może cię nie przypominać. Wtedy ciężki orzech ma, by cię poznać twa rodzina. Tyle póki co ode mnie, jutro dopiszę ciąg dalszy. Jak wygląda tu mój dzień, kiedy widzę go przez klapki. Black Rose. Miało sporo wzroków i dużo pomyłek, ale jeśli wciąż nie słychać, znaczy się, że jeszcze żyję. Może już mi nie być, ale coś zostało po mnie i nie przejdziesz obojętnie, jeśli poznasz tę opowieść. Moje życie miało sporo wzroków i dużo pomyłek, ale jeśli wciąż nie słychać, znaczy się, że jeszcze żyję. Może już mi nie być, ale coś zostało po mnie i nie przejdziesz obojętnie, jeśli poznasz tę opowieść. Są numery ze mną, a ja leżę dawno w grobie. Moim nowym domem niebo, które dostałem w nagrodę za przesłanie w moich tekstach, abyś obrał inną drogę. Jeśli nie słuchałeś, nie mów, że nie ostrzegałem. Okej, to co słychać zapisałem, będąc w areszcie zamknięty, bez papieru długopisu, mając IQ 140. Każdy rym wyryłem w mózgu na specjalnym dysku. Wierz mi, mam tam parę terabajtów, drugie tyle czeka ready. Dopiero po długim czasie na spacerze dał mi zeszyt. Byłem mąż mojej prawniczki, który siedział obok w celi. Wtedy zapisałem tyle, że dziś mogę wydać krążek, plus do tego dwa mixtape oraz jeździć z tym po Polsce. Black Rose. Miało sporo wzroków i dużo pomyłek, ale jeśli wciąż mnie słychać, znaczy się, że jeszcze żyję. Może już mi nie być, ale coś zostało po mnie i nie przejdziesz obojętnie, jeśli poznasz tę opowieść. Moje życie miało sporo wzroków i dużo pomyłek, ale jeśli wciąż mnie słychać, znaczy się, że jeszcze żyję. Może już mi nie być, ale coś zostało po mnie i nie przejdziesz obojętnie, jeśli poznasz tę opowieść.